I witam tam gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix, tym razem wróżenie z fusów. Posłuchamy zupełnie innej osoby, której dawno nie mieliśmy tutaj na naszym programie, ale wydała dosłownie 24 minuty temu bardzo ciekawy film. Jest tą osobą Tone Vase, która ona jest bardziej zawsze za korektą niż za wzrostami. I w ostatnim filmie zastanawia się nad tym, czy nie jesteśmy blisko zmiany trendu w Bitcoinie. I to jest, można powiedzieć, na plus, jeżeli chodzi o te wszystkie osoby, które uważają, że Bitcoin raczej pójdzie w górę. Więc chciałbym wam przekazać tą informację, tą audycję. Dosłownie tutaj z 20 minut tylko potrzebujemy z tej audycji, więc zobaczymy, jak poradzimy sobie z czasem, ale zobaczycie przynajmniej tok myślenia, jaki oferuje nam Tone Vase. Get back to talking about this. I put this article in the video description. Chciałbym wrócić do tego tematu, gdzie mamy ten artykuł też w opisie tego filmu. The reason why my YouTube comments are turned off is because I really don't care about opinions. I dlatego nie widzicie komentarzy na moim YouTube, bo nie interesują mnie opinie ludzi. I wrote this article in 2015. Napisałem ten artykuł 2 lutego 2015 roku. February 2015 to be exact. So this article was written over 4 years ago. Czyli ten artykuł był napisany ponad 4 lata temu. Everything I stated in this article, I believed then and I believe today. I to samo, co przekazywałem w tym artykule, jest to, w co wierzyłem wcześniej i to, co wierzę dzisiaj. Here's what we're dealing with. In order for me to consider the end of a bear trend. Żeby po prostu stwierdzić, że mamy już koniec bessy, żeby mieć potwierdzenie. And the beginning of a bull trend. I początek hossy. I need a nice move up followed by at least a 30% correction. Co potrzebuję, to duży wzrost Bitcoina i przynajmniej 30% korektę. If you look at this general graphic, which was published by Chiovaco Capital in 2011. Jeżeli zobaczysz właśnie na tą grafikę, którą pokazujemy, która była dodana przez Chiovaco Capital and then referenced by me, i reference, czyli dodałem do tego oczywiście artykuł. Years later, in 2014, 4 lata później, w 2014. Right here is approximately a reference to $350 in the price of Bitcoin. I wtedy to była referencja do tej ceny $350. Because that's approximately where it was sitting at this time. I to jest właśnie to, gdzie w tym momencie się znajdujemy dzisiaj z ceną Bitcoina. In 2015. This is a drop to $200. To był zrzut do $200. Okay. What percentage is that? That's approximately 40%. To jest około 40%. Mieliśmy tam spadek w tamtym okresie. Then we need a rise above this high. Potem potrzebowaliśmy wzrostu powyżej tego właśnie celu, czyli powiedzmy $350 w tamtym okresie. This is what I need. To jest to, co ja potrzebuję, żeby twierdzić, że jesteśmy na początku hossy. In order to consider the ending of a bear market and the... I żeby stwierdzić, że mamy już koniec bessy. Start of a bull market. Now, not all assets are perfect. Okay? Nie wszystkie aktywa są perfekcyjne. And what happened in Bitcoin? Co się stało z Bitcoinem? Is simply this. We started to rise. Zaczęliśmy iść w górę. Without doing a 30% correction. Bez korekty, która miałaby 30%. At any point. W żadnym punkcie. Until. Aż do czasu. This past week. Ostatniego tygodnia. So none of these were 30 to 40% corrections. Czyli żadne do tej pory to nie były 30-40% korekty. And I needed to see one before I can declare the end of a bear market. But... I muszę po prostu mieć taką korektę, żeby stwierdzić, że mamy koniec bessy. Dajemy lajka, zawsze pamiętamy i wchodzimy na oryginał. Not only that, that's not the only criteria that I need. Nie tylko to, to nie jedyne kryterium, które potrzebuję. I don't only need a 30 to 40% drop. Nie potrzebuję tylko 30 do 40% zmiany. I also need korekty.
the price to go and break the prior swing high. Potrzebuję, żeby cena wzrosła powyżej ostatniego all-time high. Now, a lot of people aren't happy. I bardzo dużo osób w tym momencie nie są szczęśliwi. This is taking place at a price of Bitcoin being $13,000. I bardzo dużo ludzi właśnie, jeszcze raz, nie są szczęśliwi z tego powodu, że to może mieć miejsce powyżej 13 tysięcy dolarów. That's not exactly my problem, right? To nie jest mój problem. What Bitcoin did. Co Bitcoin zrobił. My rules were simple. Moje zasady są proste. I referenced this article in 2015. To jest artykuł z 2015 roku. I've referenced it many other times. Dla Cointelegraph i mówiłem o tym wiele razy. So if I do declare that tone vase is now bullish the market. Jeżeli stwierdzę, że tone vase twierdzi, że już mamy hossę. And it happens at $14,000. I musi się zdarzyć przy 14 tysiącach dolarów. Tone vase doesn't actually have a problem with this. Tone vase nie ma w tym problemu. Only people that continue to watch this channel seem to have a problem with it and yet continue to watch the channel. Tylko ludzie, którzy oglądają ten kanał, widzę, że mają problem z tym, że w tym momencie nadal, powiedzmy, tone vase jest za bear marketem, czyli za bessą. Ale mimo tego nie interesuje go to, bo to są ludzie, którzy strzekają, powiedzmy, ale dalej oglądają ten kanał. Those are the rules. Those are the rules that I learned. To są zasady, które się nauczyłem. Those are the rules that I follow. I to są zasady, które tak naprawdę za nimi podążam. I'm not gonna stop following the rules of TA that got me here. Nie przestanę łamać tych zasad, które doprowadziły mnie do tego miejsca. Just because it's Bitcoin. Tylko dlatego, że to jest Bitcoin. TA is TA. TA shouldn't. Analiza techniczna jest analizą techniczną. Change based on the asset. I analiza techniczna nie powinna się zmieniać ze względu na dane aktywo. Okay. General rules of bull and bear market. Shouldn't change based on the asset. Generalne zasady, powiedzmy, hossy i bessy nie zmieniają się ze względu na aktywo. So Bitcoin is almost there. Bitcoin jest w tym momencie prawie w tym miejscu. But it's not yet there. Ale nie w tym miejscu, żebym stwierdził, że już jest hossa. The weekly chart once again is disappointing to me personally. Na tygodniowym interwale czasowym, jeżeli chodzi o tygodniowe wykresy, dla mnie to, co się dzieje w tym momencie, jest niepokojące. Because I continue to expect this pullback to be a little bit longer. Bo wydaje mi się, że ta korekta, która w tym momencie jest, powinna być o wiele dłuższa, nie, ale dłuższa. And a little bit deeper. I ciutkę jeszcze niższa. Expected it to last several weeks. I powinna mieć około parę tygodni. And I expected it to go down. I wydaje mi się, że spadniemy jeszcze niżej. To at least below 8,9, towards somewhere in the vicinity of 8,000. W okolice 8,000 dolarów. And most likely in the vicinity of 6,000. I w granicę nawet 6,000. And the drop disappointed me a little bit. It did not give me an opportunity to be able to catch the falling knife. Because it turned earlier than my TA would have suggested. I mimo tego, że mieliśmy tą korektę, nie poleciły mi tego, żebym kupował spadający nóż, bo nie powiadomiły mnie o tym jeszcze, żeby po prostu taki ruch zrobić. The daily, while it did bounce off the setup trend line. Dzienna, jeżeli chodzi o dzienny interwał czasowy, widzimy, że odbiliśmy się tutaj od danych, które zostały tutaj ustalone. It did not reach the moving average. Nie doszliśmy do średniej kroczącej. And it was only on a 3 of 9. I było to na 3 z 8 na sekwencyjnym. So I was expecting more downside. I wydaje mi się, że powinniśmy jeszcze niżej spaść. Now we are not out of the woods yet. Ale nadal jeszcze nie wyszliśmy z lasu. Even by my definition. Nawet jeżeli chodzi tutaj o moją definicję. Of when the bull market begins, kiedy zaczniemy hossę, we need to still break 14,000. Musimy przebić 14 tysięcy dolarów. Now, me personally, I will probably be a bull a smidge earlier than that.
i prawdopodobnie będę już bykiem, czyli osobą, która twierdzi, że jesteśmy w hossie, troszeczkę nawet zanim dojdziemy do 14 tysięcy dolarów. And I hope that doesn't bite me in the ass. I mam nadzieję, że to mnie nie ugryzie w tyłek. I would be a bull above the break of this setup trend line. Będę już bykiem, jeżeli przebijemy 12 172 dolary. Zobaczcie, kolejna analiza techniczna, która mówi to, co mówił Da Vinci, to, co mówił The Moon, więc no nie wiem. Zobaczymy, czy to się wszystko zgadza. On the 4-hour chart. And that's close. That's around 12,000. Na 4-godzinnym wykresie. I to jest bardzo blisko w tym momencie. To około 12 200 dolarów. 200. Now, the one thing that I now worry about is... Jedyną rzecz, na którą teraz zwracam uwagę, jest... is the moment tone becomes a bull in the market at, say, 12,500. Gdzie tone Weiss powie, że o, uderzyliśmy 12,5 tysiąca dolarów i tone Weiss mówi, ej, jesteśmy w bull markecie, czyli w hossie. We're averse and actually do go down to 4K. I my wtedy... odbijemy się i będzie korekta na przykład do 4000 dolarów. Which is possible. Które jest możliwe. And your trading portfolio needs to be prepared for that. I twoje portfolio musi być przygotowane na to. The best way to prepare for that is to use stop losses. I najlepsza metoda na przygotowanie się do tego jest użyteczność stop lossów. But for me personally, the way I didn't really sell. I dla mnie personalnie, dlaczego nie sprzedałem any Bitcoin żadnych bitcoinów in the bear market, w tej beście, I'm not really going to be buying many Bitcoin in a bull market because I have no money. I nie będę kupował żadnych bitcoinów w hossie, bo po prostu nie mam pieniędzy, to buy Bitcoin with. Żeby kupić bitcoiny teraz. I held my Bitcoin. Po prostu trzymam cały czas moje bitcoiny, które mam do tej pory. To też jest warte zauważenia. Pamiętajcie, wszystko bierzemy pod naszą analizę. On ma swoje bitcoiny. It's that simple. So the only thing I can do is sell assets. I can sell my condo. Jedyną rzeczą, jaką mogę zrobić teraz, albo sprzedać swoje aktywa, które mam, powiedzmy samochód, dom. Sell my car. I can sell my collectibles. Niektóre kolekcje, on chyba nawet nie ma domu swojego, tylko po prostu wynajmuje, ale to o niczym nie znaczy. Chodzi po prostu, że może sprzedać wszystkie aktywa, które ma. When I was a kid, everyone has some, you jakieś kolekcje z dzieciństwa. You know, whether they're comics or baseball cards or whatever. I can sell my gold coins. Mogę sprzedać swoje złote monety albo komiksy. My gold coins are rising, so I don't want to sell those yet. Ale nie chcę sprzedawać ich teraz. I'd love to sell the silver coins, but chciałbym sprzedać srebrne monety. I'd be taking a big loss on... Ale w tym momencie byłbym na dużym losie, czyli no, straciłbym za dużo. And so the only thing I can do to buy more Bitcoin is to sell assets. I jedyną rzeczą, jaką mogę w tym czasie zrobić, żeby kupić Bitcoina, to sprzedać jakieś swoje osobiste rzeczy. Now, am I willing to sell assets and buy Bitcoin? Czy w tym momencie jestem w stanie sprzedać te osobiste rzeczy i kupić Bitcoina? At 14,000, probably not. Przy 14 tysiącach, nawet jak będziemy w hoście, prawdopodobnie nie. Would I be willing to sell assets and buy Bitcoin down in the $4,000 range? Yeah. I czy będę w stanie sprzedać swoje osobiste rzeczy, jeżeli Bitcoin spadł do 4000 dolarów? Raczej tak. That's more likely. Bardziej prawdopodobne. So I will wait and see what happens. Także poczekam i zobaczę, co się zdarzy. For the time being, ale w tym momencie I drew this line yesterday, narysowałem tą linię tutaj wczoraj, and Bitcoin was struggling to break this line, i Bitcoin miał problemy, żeby przejść 10 734 dolary, which would have been a statistical rejection, gdzie mielibyśmy, powiedzmy, odparcie oporu of the dead cat bounce off the low. Mielibyśmy dead cat bounce na wykresie. And what I also said yesterday, that even if we break this line, i nawet jeżeli wtedy to, co powiedziałem, jeżeli nawet przebijemy górą tą linię oporu, you have lots of resistance. Mamy bardzo dużo średnich kroczących albo kolejnych linii oporu. Here with the moving averages. Czyli średnie kroczące. Between the 11,100. Pomiędzy 11,100 and 11,500. A 11,500.
and we're stuck between these moving averages. I w tym momencie znajdujemy się pomiędzy tymi średnimi kroczącymi. So let's see if it can break it. Także zobaczymy, czy możemy je przełamać. So I'm not a bull yet. W tym momencie nie jestem jeszcze bykiem, czyli wierzę w Hossę. But I'm close. Ale jestem bardzo blisko. I'm close because TA is not going to give me a choice. Dlatego, że analiza techniczna nie da mi innego wyboru. It's either a trend change or it's not a trend change. Albo mamy zmianę trendu, albo nie mamy zmiany trendu. And these are my rules. I to są moje zasady. I wrote my rules in 2015. Napisałem te zasady w 2015 roku. And some of you on here even saw it back then. I niektórzy wiedzą o tym już od dawna. All right, let me glance at the other markets. There's nothing else I can really say about Bitcoin. Okay, nic więcej raczej tutaj nie dodamy do Bitcoina. The 12-hour chart is looking bullish. 12-godzinny wykres wygląda bullish, czyli bardziej pozytywnie. The daily chart is neutral. Dzienny wykres w tym momencie mamy neutralny. It hasn't flipped yet. I jeszcze tutaj się nie przekręcił. On sequential, but, na sekwencyjnym, but it is coming off a reversal candle. Ale już pomału wchodzi, powiedzmy, świeca odwrotu. The weekly chart zmiany trendu is now bullish. Tygodniowy wykres w tym momencie jest bardziej bullish, czyli pozytywny. Especially if it can close above the 50% Fibonacci. Na pewno, jeżeli zamkniemy się powyżej 50% Fibonacci line. The 4-hour chart is totally neutral. 4-godzinny wykres w tym momencie jest neutralny. It's not telling you one way or another. And the hourly chart is neutral as well. I godzinny wykres w tym momencie jest neutralny. The hourly chart topped on a 9 at a moving average. That's interesting. I interesujące jest to, że na 9 odbiliśmy się od średniej kroczącej. Could have been a nice exit opportunity for some. Jeżeli ktoś by znał sekwencyjny wykres, to byłaby to dla niego oznaka, żeby wejść w shorta. Maybe Socrates got out. Może Sokrates z kanału Hyperwave dało mu to właśnie taką szansę. I know he was waiting for 11K. Nie wiem, czy czekał na 11 tysięcy. But look at how 11K was broken. Ale zobaczmy, jak 11 tysięcy dolarów zostało przebite. 11K was broken on a huge breakout candle. Przy bardzo dużej świecy. This is the hourly chart, though. I know he likes the 4-minute chart. Wiem, że on, Socrates, lubi 4-minutowy, 4-godzinny wykres. Right here, right? The 11, I know he was looking to get out at 11K, but the way 11K was breaking, I would have just waited. I nie wiem, czy Socrates chciał wyjść tutaj, albo wejść w trade'a, ale ja bym czekał, bo dlatego, że mieliśmy taką dużą świecę na, powiedzmy, 4 godziny. And if you use sequential on the hourly chart. I jeżeli używamy sekwencyjny na godzinnym, there was a nice exit opportunity right there. Mieliśmy bardzo dobrą szansę wyjścia przy 9:00 at 11.5. Na 11,5 tysiąca dolarów. Though if we break above 11.5. Jeżeli przejdziemy 11,5 tysiąca, maybe not a bad idea to go back in. Może dobra to jest idea, żeby wejść, powiedzmy, w longa, czy wrócić do gry. I'm not gonna talk about this. Nie będziemy rozmawiać o dominacji Bitcoina. See, this is also very good. I teraz mamy też ciekawą rzecz, jeżeli chodzi o Ethereum. Ethereum is potentially on a brand new weekly low close. Ethereum w tym momencie jest na kolejnym nowym zamknięciu, niższym zamknięciu na tygodniowym. Assuming the candle closes at this price. So where are we at right here? Where did this candle close? This candle closed at... Damn, I can't see. Ten wykres kończy się na... No i tutaj nie umiał zobaczyć. This candle closed at 26326. 2626. And this closed at 26185. So 2619 albo 15. That's the low. 26185. And this is 2583. I tu mamy 2583. So this is the new
low close. I tu mamy nowe zamknięcie na niższej cenie Ethereum. We still have like 4 days to go. Mamy jeszcze 4 dni do zakończenia oczywiście tygodniowej świecy. I know. Wiem. But this is the new low close. Ale to mamy kolejne potwierdzenie tego, że zamykamy się niżej z ceną Ethereum. If this is bearish. Dla mnie to jest bardzo, powiedzmy, no, negatywny stosunek, czyli bearish, czyli spadamy niżej. Grossly bearish, and this is very bullish for Bitcoin. I to jest bardzo dobre dla Bitcoin. Pamiętajcie, że on jest Bitcoin maksymalistą. On nienawidzi, jak to mówi, shitcoinów, więc też to trzeba wziąć pod swój research. Remember, I had another criteria. Pamiętajcie, że mam inne kryterium. Bitcoin cannot begin a bull market. Bitcoin nie może zacząć nowej hossy until shitcoins figuratively start to die. Dopóki shitcoiny nie zaczną spadać bardzo głęboko. And the best way to die for i najlepszą metodą, powiedzmy, śmierci shitcoinów, the shitcoins is for them to depreciate against Bitcoin and specifically fall below the early pump levels. I musiałby wtedy spaść poniżej poprzednich poziomów wielkiej pompy. So for Ethereum, below the early pump levels is probably going back to this area. I dla Ethereum to jest dojście do około czasu, kiedy Ethereum kosztował 26 grudnia 2016 roku. It needs to go below 0.0072 area. Poniżej 0.0072 do Bitcoina. Okay. And I don't think I have Litecoin. Nie wydaje mi się, że mam Litecoin w tym momencie, ale but I still have Monero up, right? Mam Monero. So Monero, for Monero to be figuratively dead, żeby Monero było tak naprawdę martwe, it needs to go below, powinno zejść poniżej the pump levels. So Monero needs to go below this area. 15 sierpnia 2016 roku. Wtedy ile kosztowało Monero? Czyli 0.0037 do Bitcoina. 0.0035, let's say. Albo 0.035. Let's do this. 0.0035, right? Against Bitcoin, like I don't care what they are. Nie interesuje mnie, czym są te shitcoiny. In terms of dollars, I only care. W stosunku do dolara. What they are in terms of Bitcoin. Interesuje mnie to, czym są w stosunku do Bitcoina. Because by holding on to. Dlatego, jeżeli trzymamy w tym momencie altcoiny. An altcoin, you are diluting yourself. Po prostu rozdrabniamy się. Of Bitcoin. Z Bitcoinów. That's what you're missing out on. To, co tak naprawdę nie możesz zrozumieć. Because you're already a person of crypto. Bo jesteś osobą krypto. So what you're missing out is, czego tak naprawdę nie możesz zrozumieć, the Bitcoin price valuation. Jest to cena albo wartość Bitcoina. And and this is also looks like it's just getting started. So this is going to go significantly lower. I widzimy, że to dopiero się zaczęło i pójdzie jeszcze niżej. I'm going to close Monero. I don't really care. Okay, zamykam Monero, tak naprawdę mnie nie interesuje. I have too many charts open. Let's save it. Okej, okay, także mamy załatwione dzisiaj całe krypto razem z Stonevasem. Pamiętajcie, że to jest Bitcoin maksymalista, ale co się zmienia w jego głowie, to, że możemy być blisko odwrócenia trendu, jeżeli chodzi o Bitcoin. A to jest osoba, która mówiła, że spadniemy do 1600 dolarów czy 3000. Nadal uważa, że 4000 jest w zasięgu, ale coraz już mniejszym. I ostatnio też na innych audycjach słyszałem, że 4200 jeszcze by mogła się założyć w tym momencie poniżej. No to byśmy musieli czekać na kolejne korekty. Więc pamiętajmy, że ta osoba też ma Bitcoiny. To jest bardzo ważne, o czym ja zawsze przypominam, bo możemy sobie nie dokupowywać i tak jak Bob Lucas powiedział, nie dokupujemy, a w 2021 roku obudzimy się, że ktoś kupował Bitcoiny. Tak jak dzisiaj w tym filmie, z kryptomigawki, dzisiaj się śmiejemy, jak ktoś kupował za 30 centów Bitcoina. Tak samo może być w 2030, jak ktoś kupował za 11 tysięcy Bitcoina. To samo. Więc zróbcie swój research i to jest najważniejsze, żebyście
na tym researchu jakąś swoją teorię wysnuli. Tego Wam życzę. Pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.